Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, razem ze mną jest Tomek. Kontynuujemy naszą gierkę na scenariuszu, który przygotował dla nas jeden z widzów, którego znów nie zapomnieliśmy sprawdzić. W każdym razie link będzie w anotacji jego imię. Samy, chyba ty kończysz turę. Tak, ja kończę turę. Zakończyliśmy na tym, że ja tam rozbiję jednego przeciwnika, smolczą utopię. Tomuś tutaj kontynuuje, daje swoją gierkę. Próbę jakiegoś ratowania swojej ekonomii, która wygląda bardzo miernie. No tak jak rozmawialiśmy, pewnie jakby mapkę już w większości mogliście zobaczyć. Jeszcze Aha, Tomek ja musi, sobie wracam. Tomek jeszcze musi się pofatygować w jedno miejsce. Tak, i potem mogę się pofatygować w jedno miejsce, które już... Słuchaj, mam pomysł. Zróbmy tak, że bohaterem, którego tam znajdziesz, ja wezmę drugiego bohatera i zrobimy nim walkę. No dobra, brzmi okej. Okay. Brzmi okej. Okay. Znaczy, dla mnie brzmi w ogóle bardzo okej, okay, biorąc pod uwagę, że masz zwyczajnie silniejszego bohatera niż mnie. A, okej. Okay. No, tak uważam. Dobra. Ciężko uważać. To jest nie po jeden każdego smoka, przy czym i tak mało. Te smoki by mi trochę zrobiły szkody. No chociaż. Jak chcesz. Nie, musiałbym wziąć armię jakoś, więc... Ale tutaj masz, w tym zamku jest grali wszystko, on jest mega rozbudowany. Będę musiał rozbić ten smoki, żeby wyjść stąd. No tak, bo ten monolit jest w jedną stronę. No widzisz, to są wszystkie wyjścia, każdy ma jedno wyjście, nie? Tutaj do przeciwników nie ma, tu jest to ostrze Armagedonu. Tu mamy obydwaj przejście już. Mamy. Ty masz tam czerwonego klucznika. Mamy. Ciekaw jestem, czy coś jest z tej strony. Aha, nie wiem, co tam jest w sumie. Dobra, zobaczymy. Tutaj piątki nie potrzebuję. Zróbmy tak może, wiesz, zrobimy. O Jezus, tak. Ja widzę w jakich ilościach te ptaki, jak tu jest. O, proszę, przeciwnik. Jest masakra. Tak w ogóle poszedł się przytulić czy coś. Słucham? Tak, przeciwnik, tak? No bo zobacz, no tak nie pokażę ci to. Ale poszedł po prostu koło ciebie i nic nie zrobił z tym. A to wiesz co, kwestia AI, bo na im wyższy poziom, tym one lepiej oceniają ryzyko i potrafią, wiesz, uciekać jakby przed wrogiem. Ale on myślę, że po prostu już chce uciec, że tak powiem, z tego biomu. Rozumiem. Bo on nie może wyjść, więc i tak pewnie już nic nie może zrobić. Dobra, zobaczmy jak to... O Jezus, 45 018 klejnot. Słuchaj, no najwyżej strzeli, że mnie tytanem raz, no jest taka szansa. Słuchaj, w tym odcinku może się wyruchmy, żebyśmy się... To jest chyba zamek, tak jeżeli chodzi o grę, tak po kroju nekropolii, jeżeli chodzi o czas, kiedy on zaczyna być mocny. Wiesz co, nekropolii, jeżeli szybko zaczniesz rekrutować i nie będziesz tracił jednostek, to jest mocne. No jest okej, no przecież wampiry działają nawet z tych... Czwórki, nie? Teleport, okej. Wiesz, jakby, nie wiem, czy jest jakiś taki... Do ciebie nie, bo ja mam strzelców. No właśnie. Mimo wszystko, dobra. Czyli ty nie masz kim bronić strzelców, nie? Teraz ja muszę się pofatygować, żeby do ciebie dostać się, nie? Tak. O, a tu nie było chyba też tym zwykłym bohaterem. Ale nie wziąłeś chyba niczego w końcu. Aha, Borisom nie chciałem brać nawet. Nie brałem, Borisom też przeszedłem. A byłeś, arena odwiedzony. Nilem odwiedzony, dobra. No. Zresztą i tak będziemy grać z tym bohaterem, co znajdę go w więzieniu, nie? Yo, Eleszar. Ojejku, no, muszę przyznać. Ja pewnie nic nie ma nawet. A, Luneta. Subcio. 14 poziom dostałem za tego typa. Wkurwić cię? Nie, bo nie będę się wkurwiał. A co, ten całą? No, by zasłonił, wiesz, całą mapę i tylko mu przeszkadzał. Nie, no zasłania tylko dookoła. O, fort na wzgórzu. Mhm. Rtęci. Nie no, zrobię to, żeby wiesz co, móc z tymi smokami się jakby tam Jezus, skonfrontować lepiej. Jezus, nie mam szans z tobą. Wiesz co zrobię? Tak. Złoto. Dlaczego to jest bohater, jego nie zaatakowałem? Nie zauważyłeś go. Nie zauważyłem. Aha, bo stąd on ma te Feniksy i pewnie je tu ulepszał, rozumiem. O. Dobra, ja mam jeden ruch już więcej niż on na pewno, więc luzik. Dobra, zostanę tutaj na turę. Okej. Okay. Nie ruszył się. No co ma zrobić? No komputer zgłupiał w tym momencie, nie? O, a tutaj nie byłem w ogóle. Nie ale komputer chyba był w tym kominie ciemności, dlatego ci zasłoniło, tak mi się wydaje. A możliwe, wiesz? No. Dobra, teraz tak. Chociaż mi nie zasłonił. No zasłoniętą tą chmurkę. Chyba, że ja tam... Mi się wydaje, że mnie tam nie byłem. Byłem chyba w zeszłej turze tam. No ulepsz to, na pewno ulepsz armię. No tak, tak, tak. Zbyt wolno to na pewno golema trzeba ulepszyć. Tak. Bardzo. Jezus. Płacz. Dobra, ulepsz jeszcze nagę. Wiesz co, może zrób, nie wiem, z 4 tytany na przykład, albo 5. Też tak, myślę, że wszystkich nie ma sensu, bo to... Nagę tak... na pewno, nagę, zobacz, ile naga się będzie kosztowała. Naga się będzie kosztowała 22 tysiące, nawet więcej. 35. Może zrób wszystkie nagi, a zresztą zrób tytanów. Czekaj. Tak. Maga? Maga. No i tyle, jeżeli chodzi o... Nie, no ale twoja armia już w tym momencie ma, wiesz, sens... wartości bojowej. Tylko, że nie masz tego, nie masz Gina, który jest u ciebie najszybszy, wiesz? To i tak bym spela nie rzucił pierwszy, no. Ale jakby jest najszybszy, więc... No, chociaż i tak jestem szybszy od ciebie, więc... No jesteś, więc to nie ma kwestii. Jak długo będę mógł rzucić na ciebie ma slowa, to i tak będziesz. Jak długo nie będzie różnicy. No. Szczerze, ja bym nawet nie robił walki. Myślisz, tak, damy rezultat. Nie, damy rezultat. Bardzo dużo błędów na początku w ogóle zrobiłem. Tak, strasznie dużo. Ewidentnie się odbijają twoje błędy czkawką z początku gry. To jest typowo. Tak. Bo się rozbudziłem dopiero na drugim odcinku. No, taki byłeś przymulony strasznie. Straszliwie. Tak, a on się chyba wskrzesi. Nagle jest zadziała wskrzeszenie? Wiesz co? U Feniksów?
odradza się. Odradza się. Tam jest coś takiego, że chyba jak przekroczysz jakąś liczbę obrażeń, nie jestem pewien do końca, że powiem od razu wprost. Jakaś zasada jest. No, parę faktów jest zapewne. No nawet całkiem sporo. To jest lepsze niż to. Nóżki dam komuś, to dam też komuś. Tarcza jest okej. Tarcza. Mam już dwa elementy z tego, co do zestawu, wiesz. Trzy elementy zestawu dla legionistów. No może się przejebać przez te smutki. Wiesz co, ja mam inny pomysł, jak to zrobić, wiesz? Zrobię tak, tutaj mam armię, troszeczkę. Troszeczkę bardzo. Zróbmy tak. I teraz tak, wyjdźmy tu. Spokojnie, nagramy jeszcze Strongholda. W Strongholdzie ja jestem lepszy. No, jesteś lepszy na pewno, bo ja jestem chujowy w Strongholda, więc... Wiesz co zrobię? Po prostu przekażę Ignacym armię i potem nim wyjdę. Okej, w ten sposób. No, to jest chyba rozsądniejsze, tak mi się wydaje. Ten Ignacy genialnie to wygląda. To jest ten bohater z kampanii w ogóle, z Shadow of Deathu, wiesz? To jest... Albo z... Tak, miałem tutaj odsłonięte, więc nie wiem czemu. Tak, ktoś wszedł w komin, albo ja chyba wszedłem w komin. Możliwe. Komin zakrywa. No to wie, co turę będzie zakrywało, tak czy siak, więc... Tak? No, bo ten komin działa co turę, jest tak wkurwiający. Rozumiem. No, to nie mam co robić. Ty nie wiem, po co tutaj... Po co ja nie wiem, tu poszedłem w ogóle? Po coś poszedłem? O, dobra, Tomku, to zrobimy może inaczej. Zamiast tego, żebym ja zdobywał te smoki, odbijał i tak dalej, teleportuję się Ignacym do tego zamku. Tylko ty wiesz, co musisz zrobić? Otworzysz swojego drugiego bohatera, żebyśmy zobaczyli drugiego bohatera do zdobycia, a ja spróbuję w ostatniej bitwie zdobyć ten zamek wroga na środku. Okej, czemu nie? No, myślę, że to będzie jakiś pomysł na pewno, żebyśmy tą mapkę skończyli. Żeby pokazać wszystko, nie? Dokładnie, wszystkie elementy gierki pokazać, nie? Dobra, daj to Ignacemu. Okej, okay, Ignacy niech spierdala tutaj. Jezus Maria, jak masz prędkość. Bo jeszcze znajdowanie drogi, logistykę, no. Wszystko. Tak, Ignacy przekaż, tak. O, nie starczy ci. Dobra. I teraz tak, zróbmy. Wszystko przejdzie. Poza żywiołakiem, bo straciłem go. Nadłód chyba do Ignacego chcesz, tak? Nie, tym zdobędę. A, czy smoka za tego wymienić? Chyba nie. Nie. Nie sądzę. Za tego chyba też nie. Chyba za żywiołaka ziemi byś mógł strzelce dać. Ewentualnie. No. To jeszcze jedną rzecz. No to tak w sumie pro forma tylko zrobię to. Dla zasady. Dobra. Słuchaj, to ja co? Ja zrobię w następnej turze to zdobycie. Ty w tej turze zdążysz zwojować? Tak. To ja zaczekam do końca tej tury i po prostu zakończymy odcinek może tą bitwą. No możemy gdzieś tutaj przejść jeszcze między tymi smokami, popatrzeć jak mnie rozwalasz i tyle. Nie no, ja i tak tutaj potracę bardzo dużo wojska. No prawda, aż tyle? No, na pewno, bo one ma po 1000 życia te smoki wszystkie, więc to jest... Dobra, skończę turę po prostu. Nie sądzę, żebyśmy miały bardzo dużo potracić. Dobra, to może zrobimy bitwę z tego, co mi zostanie. Chociażby. Na przykład, to jest jakiś pomysł. To wiesz, jaki jest jeszcze problem z tym bohaterem Ignacy i z tym twoim, co ty go dostaniesz? O. Że nie mają żadnych czarów pewnie. Chuj zadajesz. No, w gruncie rzeczy. Niewiele zadajesz. No, tylko 5 tytanów, wiesz. Ty masz tych smoków tam swoich milion. No, to jest twój czołg. One stałe obrażenie mają, widzisz, 720. To jest bardzo dobre. Początek tury. Dobra, tyle. To się... Dobra. No dobra, i tak to weź już. To ci niewiele da. W sumie. Dobra, tego Ginesa to możesz olać, nie? To... Da, da, da. To tu jest? Co to za morda? Kto to jest? Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to głupi śmieć. Dostałeś naukę, widzisz? Naukę dostałem. Co za frajerzy. Coś jakiś chujowy kojarz. Śmieję się z ciebie. Władca. Niewiele wiadomo ci o Gimperze. On sam ma niewiele do powiedzenia, jedynie określając się jako agnostyk. Zachowała się jednak pewna notka na jego temat autorstwa głupiego śmiecia. Gimper jest tworem niezwykle dziwnym. Uważa się za kogoś wielkiego mimo swojej zrytej japy. Wybrany przez dzieci ligi i lud potrzebujący niskich lotów humoru. Próbuje naprawiać swoją kiepską opinię, dając prawa starszym poddanym, pamiętającym choćby stare twierdze i krainy miecza i magii. Także to jest on. Frajer, śmieć i cfel. Masz 5 smoków, może wrzucić do tej armii. No, wgrąć innego do roboty. A chcesz Gimperem powalczyć? W sumie jest lepszy niż... Jest lepszy. Na pewno lepszy niż jest ten. Lepszy. Dobra, to ja się zmierzę Monerem z Gimperem się zwierzę. Monerem z Gimperem. Tak, nawet nie czuję, kiedy rymuję. Więc tak, ja zdobywam tam ten zamek. I to, co mi zostanie, pójdziesz puszczę na Gimpera. No i jeszcze oczywiście niezbędna koszulka. Do bicia żony, czyli mam wszystkie umiejętności, więc... Koszulka do bicia żony, trzeba założyć. No na pewno trzeba założyć, bo jest chuj lepsza. No jest lepsza.
Proszę, to jest koszulka. To zwiększa moc uderzenia żony o 12. Buła jest mocniejsza 12 buła razy. Łokieć. Buła łokieć. A wyleź do środka, Gilbert, żeby mnie nie musiał tych smoków rozbijać. Czekaj, ja sobie bym poszedł jeszcze tutaj, co? Po co? Bo no, tam już nic nie ma. Weź idź Gimperem do środka i się ponapierdalamy. To jest ostrze Armagedonu. No dobra, jebać to ostrze i tak dostaniesz Armagedon. Dobra, weź. No, wejdź tutaj. No dobrze. Zaufaj mi. Trust zaufaj me. Trust me. A, to się już nawet. A tak, on nie ma speli. Role się odwrócą, jak będziemy grali w Stronghold. Ja będę po prostu płakał wtedy. Dobra, Tristram. Wojujemy. Musimy tylko mu powiedzieć, przyznaję, walczysz lepiej niż twój ojciec. Ale nie mam magii masowych żadnych. Nie masz nic z magii. Zresztą one nie są poodparniane wszystkie? O Jezu, jak ja mam mało zadam. A, bo on ma statystyki wyjebane. 50 statystyk bazowych. Skurwa koń. No ja dużo zadałem razy. Kurwa jebany. Ty mało strat będziesz miał. Nadal to będą spore straty. O, nein! Okej. Okay. Nie, to nie są ani trochę spore straty. A ja zadaję mu po prostu więcej, wiesz co. Są po prostu... A ty widziałeś, coś się posrało? Widziałeś po angielsku, bo przed chwilą. No, to jest kwestia wersji HD, podejrzewam. No, czarny. Cóż, nie... za wyczytem... Nie, bo ja mam za silną armię, wiesz. No. Wszystkie monety, nawet jeżeli one są wytrzymałe, to one biją bardzo mało. Bo jest ich jeden, dwa, nie? Po prostu one przy całej ilości swojego życia, wiesz, nie są w stanie wiele mi zrobić teraz. No. Dostaję parę strzałów, ale to jest wszystko. Generalnie buła i zamiatamy. Buła łokieć z całej epy. O, z całej epy dostał. No i tak chuj. Dobra, czarodziejski pedalski smog zdycha. 26. No. Fuck yeah. Nie ma o czym mówić. Oh yeah. Jest tęcza. Buzię widzę w tym tęczu. Buziu widzę. Buzię w tym tęczu. A co to było w tym tym? Co to było w tym tym? W tym tęczu? No w tym tęczu. Gralu? Wszystkie czary. Nie, chodzi mi o... Wszystkie czary mam. Wszystkie po prostu. Cudowne tęczu udostępnia wszystkie okay. czary. Buzię widzę, czary widzę w tym tęczu. Co ja mam dobrać, żeby się rozjebać? Może zróbmy tak. O, nie. I tak mnie rozjebiesz, Boże, chodź się pobić po dobra, prostu. Dawaj na ring, mówisz. Na gołe klaty w kisielu, cokolwiek. Kupię to. Nie, nie kupię. Wóz drewna. Dobra, gdzie ty wychodzisz? Którym wejściem? Nie mam pojęcia. Weź, daj armię Ignacemu po prostu i tyle. No nie, ja się Monerem miałem bić. Daj, daj Ignacemu. Tu się tak. Czekam. Ja się zrobię telekilla jak w Dumie. Natomiast tak jak tele. Miasto zostało za to. Ojejku. Ojejku. Kto ci zaatakował miasto? No jakiś komputer. A przeszedł ci przez bramę tam? Tak, widziałem, że on tam chodzi, więc coś tu zakryptowałem, a potem o tym zapomniałem. No, szczerze, to jebać to. Tak. No. Wielkie umyśli myślą podobnie, jak to się mówi, tak? W Dumie, jak właśnie jak kolej stał na teleporcie, no. I ty się steleportowałeś, to był telekill, bo to, że ty się pojawiasz w tym miejscu, jego rozpierdalało od środka. To było strasznie sympatyczne, bo sobie biegniesz, nagle ktoś się teleportuje na ryj. Dobra, koniec. Prawie dobra, jebać tego pajaca. No. Nie ma co się bawić komputerami. Skakuj do telekilla i jedziemy. Kaboom, baby! No Jezu, że zrobisz pogrom w ogóle. Nie wiem, baw się. A, i ty masz wszystkie czary, a ja nie wziąłem żadnych, bo mieliśmy się bić bez czarów. Specjalnie. Oj. O. Przepraszam. Fajna walka. Przepraszam. Polecam. Przepraszam. Bardzo, to jest kurwa taki pudzian. A masz przez statystyki ode mnie. No, cudownie. Dużo lepsze. Nie. No, może nie dużo, ale na pewno lepsze. I tak... W ogóle czym ty mówisz? Ty, nie wiem, czy ja cię tak pokonam. Jasno. Straciłem cię wszystko 5. Głupi śmieciu. Głupi śmieciu. Dobra, kończymy to w takim razie, co? Proszę, mam ogórka swojego ulubionego. Zakąskę. Gimpersa wziął zakąskę do wódki. Dokładnie. I tyle go było. Tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Słuchajcie, dajcie znać, czy wam się podobało. W ogóle raz jeszcze dziękuję serdecznie za te wszystkie scenariusze, które nadesłaliście i było w cholerę. Od razu też informuję, że u Gimpera pojawi się na kanale pewnie później troszeczkę. Ale też jedna gierka z tych scenariuszy, które tam będą. To będzie bardziej taka humorystyczna już gierka. W tak, się Zemsta Ignacego się nazywa Zemsta mapa. Zemsta Ignacego nazywa się mapa. I raz jeszcze, słuchajcie, dziękuję serdecznie za taki aktywny udział w tym konkursie. Tak jak mówiłem, będzie oddzielny vlog na ten temat. No i cóż, trzymajcie się ciepło i cześć. Hej.